Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Tak mówi list Jakuba, pierwszy rozdział, szósty werset. Wysłuchana modlitwa w trakcie śmiertelnego niebezpieczeństwa. Wysłuchana modlitwa w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Taką historię z życia Hudsona Taylora, który żył w latach 1832-1905, chciałbym użyć do ilustracji tego wersetu Jakuba, pierwszy rozdział, szósty werset, gdzie mamy napisane: niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Hudson Taylor był jednym z pierwszych misjonarzy, którzy udali się do Chin, aby szerzyć tam nowinę Ewangelii. Podczas jego podróży wiele przeżył, ale jednego wydarzenia nigdy nie zapomniał. I tak to było referowane. Od kilku dni wiatr coraz bardziej słabł, aż w pewnym momencie nie było już możliwe sterować żaglowcem, na którym płynął Taylor. Statek dryfował więc bezradnie w kierunku małej wyspy. Na pokładzie zaczęła rozprzestrzeniać się panika. Również Taylor stał zaniepokojony przy burcie. Kapitan podszedł do niego i, wskazując na wyspę, zapytał: wiesz, jacy ludzie tam mieszkają? Taylor potrząsnął przecząco głową. Kanibale, wykrztusił kapitan. Pożeracze ludzi, nie mają litości. I rzeczywiście, chwilę później można już było dostrzec tubylców na lądzie, jak gorliwie przygotowywali się do strasznego powitania rozbitków. Pan wierzy przecież w Boga. Pan wierzy przecież w Boga, kontynuował kapitan. Niech więc się pan do niego modli, bo jeśli pańska modlitwa nam nie pomoże, jesteśmy zgubieni. Wtedy Taylor powiedział: dobrze, mogę się za nami pomodlić. Mogę się za nami modlić, ale tylko pod jednym warunkiem, odparł misjonarz. Niech pan rozkaże natychmiast ustawić wszystkie żagle, aby złapać wiatr, który ześle Bóg. Nie możesz mnie o to prosić, z oburzeniem odpowiedział kapitan. Nie mogę przecież wystawiać się na pośmiewisko przed moimi ludźmi. Nie widać przecież najmniejszej oznaki na zmianę pogody. No to Hudson Taylor powiedział: cóż, bez wiary nie mogę nic zrobić, odpowiedział Taylor i się odwrócił. Statek zbliżał się coraz bardziej do brzegu. Kapitan chodził w rozpaczy tam i z powrotem. W końcu zdecydował się spełnić warunek misjonarza. Wtedy Taylor natychmiast szedł do swojej kajuty, aby się pomodlić. Głośno i wytrwale wołał do Boga, aby zesłał zbawienny wiatr. Nagle rozległo się pukanie do jego drzwi. To kapitan stał u jego drzwi i wołał: czy nadal modlisz się o wiatr? Możesz przestać. Mamy go już aż nadto. Zostali uratowani i z radością dziękowali Bogu za jego pomoc. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ten, kto bowiem przystępuje, musi wierzyć, że Bóg nagradza tych, którzy go szukają.